jest nasza sala treningowa. Tutaj wszystko sami przygotowaliśmy, jak mówię. Warunki są troszeczkę surowe, ale myślę, że też o to chodzi. Im bardziej surowe warunki, tym bardziej się chce ćwiczyć nam. Mówię, czasami jest troszeczkę zimno, ale po 6 km biegu już jesteśmy dość dobrze rozgrzani. Próbowałem różnych rzeczy. Karate było, mówię, taką początkową fazą mojego rozwoju. Do tego dodawałem boks, kickboxing, chodziłem na różne sekcje tutaj. Oczywiście Muay Thai było takim, dopiero wchodziło u nas w Polsce, było takie bardzo wszechstronne. Zawodnicy właśnie w tym K1 praktycznie bazowali się na Muay Thai. Muay Thai jest takim sportem, który jest w stójce najbardziej zbliżony do realnej walki. W wieku 7 lat już byłem bardzo żywym dzieckiem. Już zacząłem się interesować jakimś sportem, przede wszystkim z filmów, z gazet. Bardzo to interesowało mnie, dużo filmów. Wtedy pamiętam hity z Bruce'em Lee i tak dalej. Zaczynałem tutaj z mamą w wieku podobnym już 3 lat, takie ćwiczenia rozciągające. Wygrałem na Mistrzostwach Polski. Wtedy to był taki przełom. Zacząłem wygrywać praktycznie każdą walkę w Polsce. Jeszcze to jest tak, że nie miałem trenera swojego. Do tej pory nie mam trenera, więc treningi prowadzę sam dla siebie. Muszę być dość bardzo zdyscyplinowany. Teraz praktycznie postawiłem wszystko. To jest mój sport, moje życie. To jest moja praca, mógłbym powiedzieć. Muay Thai. Kocham to, co robię i staram się robić to jak najlepiej, więc wstaję rano, jem śniadanie i tak jakbym szedł do pracy, idę na trening. 3 godziny trening, ciężki trening. Sprzedałem samochód, żeby polecieć do Tajlandii, żeby polecieć na mistrzostwa, żeby zostać tam i walczyć właśnie, szkolić się. Była to walka w Tajlandii zawodowa, gdzie trenowałem tam około miesiąca czasu i gość z południowej Afryki miał walczyć, ale powiedział, że nie będzie walczył, bo ma kontuzję. Nadarzyła się okazja, trenerzy widzieli we mnie właśnie, że mógłbym zawalczyć, mógłbym dać ładną walkę. Zapytali się, ja oczywiście byłem chętny, tam, po to tam poleciałem, żeby walczyć. Okazało się później przy wyjściu do walki, że przeciwnik ma 220 walk zawodowych. Rok wcześniej był mistrzem Lumpini, to jest już najwyższy chyba taki laur, jaki może być. To jest tak jak olimpijczyk, jak złoty medalista olimpijski. Oj, była bardzo ciężka walka, w tym, że ja siedziałem tam, zawodnicy zawsze siedzą obok siebie, jeden na krzesłach i widać było to, że ja jednak byłem poddenerwowany i tak dalej, już chciałem wyjść na ten ring, a ten Thai siedział sobie taki rozłożony, jakby miał iść zaraz zjeść zupę, a nie wyjść do walki. Była ciężka walka, ale bardzo ładna, jedna z najładniejszych, mój trener powiedział, że najładniejsza tamtej gali walka. Wygrałem przez knockout w drugiej rundzie. Czasami przychodzą, ja mówię, każdy kolega gdzieś przyjdzie z piwem, no niestety wszystkie używki typu alkohol, mówię, no wszystko to odpada. To jest sport, to jest mój zawód, ja mówię, kocham to, robię wszystko, żeby być najlepszym, więc na pierwszym planie
sama dieta, trening, to jest bardzo ciężka sprawa. Chcę zostać mistrzem świata. Jeżeli chce się zostać mistrzem świata, poświęca się dużo. I myślę, że poświęcam dużo, poświęcając właśnie swój czas, no, to co mogę. Jeżeli uda się zostać mistrzem świata, jeżeli uda się zarobić trochę pieniędzy, bo ja mówię, później walki zawodowe czy K1 to jest miliony oglądalności, tak samo co za tym idzie, są jakieś pieniądze większe, duże pieniądze, jeżeli uda się zarobić, jeżeli udałoby się taki zarobić milion dolarów, na pewno pierwsze co chciałbym wykończyć tutaj moje dzieło mojego taty, gdzie teraz trenuję, to jest moja taka sala treningowa, na pewno to wykończę. I dwa, chciałbym zainwestować w klub. Porządny klub w Rzeszowie, taki, gdzie mnóstwo młodych ludzi właśnie zamiast szwendać się na ulicy, zamiast gdzieś tam robić jakieś rozruby, gdzie będą mogli przyjść, potrenować od rana do wieczora, żeby był dostępny, żeby sala była dostępna od 7 rano do 24, żeby każdy mógł przyjść, potrenować.